Halo, witam. Właśnie postanowiłem taki krótki filmik nagrać, ponieważ to w krótkim formacie TikTok czy też w shortsach na YouTubie by się mogło nie nagrać. Ostatnio bardziej śmiało wyrażam swoje zdania na temat społecznych działań rządu i innych, czy polityków, czy duchowieństwa, czy też sekt, które niestety są w Polsce. I zdarzyła się taka sytuacja teraz ostatnio, że zaczęły mi się profile związane z kościołem wyświetlać. I o zgrozo dla mnie jako ateisty, nawet Radio Maryja i Telewizja Trwam mi się zaczęła wyświetlać. Tak chciałbym pewną radę dać dla tych, którzy te reklamy pozycjonują przecież za dużą, dużą kasę. Że naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś jest ateistą, to wy nie nawrócicie na wiarę w Boga. Nie wiem, po co to robicie. To jest strata pieniędzy, moim zdaniem. I nie cierpcie na chorobę słowotwórczą lewaków. Proszę was o to. Jak już jesteście tacy miłosierni, to zajmijcie się sektami, które są jako stowarzyszenia czy jako związki wyznaniowe. Tym się zajmijcie, a nie nawracaniem na siłę i kierowaniem reklam waszych spotkań na mnie. Co ja tam czytam w tych komentarzach, jeżeli już mi się wyświetliliście jako proponowani dla mnie? No właśnie tą straszną, że tak powiem, zażyłość, taką złą zażyłość na to słowo lewactwo. Jakie to jest wszystko niedobre. Najlepiej wszystkich popalić tak naprawdę. No nie wiem. To jest coś strasznego. Ja się nigdy temu nie przyglądałem, ale jak teraz już mi się wyświetlacie, chociaż ja tego nie chcę, a nie mam powodu, żeby was blokować, bo mnie nie interesujecie wy i niepotrzebnie właśnie kierujecie te reklamy na mnie i na wielu, wielu innych moich znajomych. To jest naprawdę strata pieniędzy. A później Tadeusz Rydzyk narzeka, że ma bardzo mało pieniędzy na swoją szkołę. To może inaczej rozpropagujcie te pieniądze. Nie będziecie potrzebowali tak wielu funduszy od rządu. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, oczywiście. Widzów i słuchaczy stacja mikrofonia.pl.